Dzień dobry, ja jestem KFOX i witam was w kolejnej serii, która nie wiem jak się będzie nazywała, ale wydaje mi się, że niestandardowe buildy. Tym razem gramy sobie Ape Yasuo i będziemy... Czy pamiętacie może odcinek Ripsa, który budując ten jakże piękny item, włożył tak zwaną drugą pist? Ja taki nie będę. Lecimy, kurde. Rips, patrz i się ucz, stary. Będzie intowanko, ja ci to mówię. Nie no, żartuję, będziemy kierować oczywiście giereczkę. 40 AP, to mi się podoba. Zaczynamy z Q, bo E to już jest takie... troszeczkę dla mnie zbyt zaawansowane i jednak trochę... trochę bałbym się, że mógłbym intować, bo by mnie poniosło. Dobra, gościu. Robimy walkę, czy robimy farmionko? Bo ja bym robił walkę. Ale jednak się tak troszeczkę cykam. Dobra, masz stary Q na papę. Ape Yasuo praktycznie nie ma żadnego laning face'u, ale za to ma w miarę fajny late game. Musiałem to wykorzystać. Ty ciulu. No. Za dużego damage'a to ja nie mam jak na początku. Ciekawe, czy jestem w stanie go zabić. Czyli tak jak ja. Fuck, nie! Dlaczego ja to robię? Ape Yasuo, kurde! Dobra, bez summonerów. Mogłem tak nie robić. To był dosyć słaby... słabe zagranie z mojej strony. Flashuj! Masz go? Proszę, miej go. Proszę, proszę. Ignite. Dobrze! Worth it. Nice. Jack 1-0. Prynda 1-0. Bo to się fajnie trzyma. My się w miarę fajnie trzymamy. Nidalka nie... Czat, taka rada od One Trick Pony Nidali. Nigdy nie grajcie na normalach, na draftach, na solo queue zielonym enchantem. Chyba, że jesteście w challenger, że jesteście jakimiś naprawdę prosami. Ale nie opłaca się. Jeżeli nie jesteście w tym challengerze, nie jesteście prosami. Ponieważ czerwony smite na Nidalce to jest po prostu potęg. Komat mi bro. Dzień dobry. Jej, mamy killa. Pyk! Widzicie? Gdybym był hamem, bym ją odrzucił do Tristany. A tak jestem przyjacielem. Znajomym. Nawet kolegą takim lekkim bym powiedział. Tak się powinno grać, co? To są wasi przyjaciele. Osoby, którym chcecie pomagać. Osoby, z którymi chcecie wygrywać. Tak to powinno działać. A nie wyzywanie się od noobów i troli. Tak mnie wyzywali w poprzednim meczu. Jak zrobiłem 0-7 na linii w 10 minucie. Tak było. Ale wiecie, z jakimi statami skończyłem? 7-13-13. Takie kombaki się robiło. Takie kombaki. Lowanie z Yasuo, lol. It's good. Wardy pasowało postać. To kogo mają? Kejna. Dobra. O kurwa. Już jesteś zbejtowany. Masz z pistoletu wiapę. Pyk pyk. I z E zabijcie. Pięknie. Szczerze nie sądziłem, że to jest jaka ta Nidalka, ale wyszło pięknie. Komat mi bro, komat mi. Pyk. Dobrze. Dobrzy zawodnicy z tej platyny. Nice. 4-2-0 Yasuo. To są staty wybrańca. Dawaj. Walcz ze mną, gościu. Jestem na ciebie gotowy. Nie no, żartuję. To niezły zawodnik. Oliw wyjebał bułę. Dobrze, kill dla Yasuo. Tak powinno być. To nie było za fajne. Ale znikowany, pięknie. Yasuo Bóg. Tak powinno być. A no właśnie. Wiecie, że Yasuo AP działa, kiedy macie dobrego dżunglera. Ta Nidalka jest naprawdę dobrym dżunglerem. Tak szczerze, to po prostu mnie campi. Szczerze, nawet nie wiem dlaczego. Nie zapłaciłem mu. Ale... jest git. No dawaj, pokaż się, gościu, pokaż się.
chcę zrobić walkę z tym Tryndamerem. Dzień dobry. Pyk. Dobra, to był głupi pomysł. Uuu, wypierdzielaj. Wartowałem. Pyk. Uuu, gdybym użył E do tego, i on by miał... Dobra, mogłem to zrobić lepiej. Ale mój zawodnik to robi. Dobra, nie robił. Teraz dostaje taunta i ma wyjebkę. No cóż, moja wina, moja wina. Unlucky, moi drodzy przyjaciele. Ja ci tutaj niestety nie pomogę, ale tego zabiję. Pyk. Hej, elu. Ape Yasuo, tu strong. Patrz, jaka sztuczka. O, nie ma golemów, my sobie przeskoczył. Taki fajny tip na Yasuo, jak gracie, że jeżeli nie widzicie golemów, a wiecie mniej więcej, gdzie stoją, albo wrajty, to kliknijcie tam i nie... Bo jeżeli będziecie widzieć te wrajty, to kliknijcie na wrajta, będziecie w niego biegli i go atakowali. I w ogóle jak ja go wysadziłem. Flel, nawet nie wiedziałem. Ten flash był w ogóle niepotrzebny. Chciałem odflashować i dopiero wtedy rzucić to Q. Idź ode mnie. No ma trochę damage. Ciekawe ile krytów jej w ogóle siadło. Dużo pewnie. Zgrupujmy się, bo ta gra może fajnie nie wyglądać potem, a jednak jeżeli wydaje mi się, że jesteśmy dużo mocniejsi. Szczególnie przez to. Jak wyjebała bułę. Ta Ejni będzie nas kierowała, to mi się wydaje. Powinien zbadać coś tankowatego, ale jestem OP Yasuo. Będzie tank Yasuo, to na pewno. Bo mam, tak jak mówię, mam parę pomysłów. Między innymi APZ, tank Yasuo, jakiś AP AD Carry, któryś, który ma przeliczniki i tak dalej. Coś takiego właśnie bym chciał porobić. Takie dwa pomysły mam na pewno, czyli APZ i tank Yasuo. Zobaczymy, co z tego potem wyjdzie. I jakie pomysły dojdą. Bo naprawdę jest dużo fajnych postaci, które fajnie mogą działać. Na przykład OP Trynda i tak dalej, i tak dalej. No, zrobili Ocean Drake'a na podstawie tego. Zobaczymy, czy oni to robią. Nie robią, tak git. Zbylas i ten Infinity. Kto, ja? Dlaczego, gościu, mi to robisz? Czy jeżeli byśmy chcieli wygrać, to tak, bym pewnie kupił ostatni item Infinity. Ale jakiś mi się... Nie chcę wygrywać, jakby... Mimo wszystko. Co wy robicie? No dobra, wiem co robicie, bijecie mnie w mordę. Aha. Dobra, whatever. Nie wygram tego. No różnica AD kierów jest trochę mocna. Aha. No, dobra. Chyba tyle z gry. Ta Ejni musi flashnąć i dać fajnego Tibersa. To wtedy może mam jakieś szanse na wygraną. A zresztą to jest normal, więc ja się spinam. Uuu, wysadzona. O ty gnoju. Ej, to było dobre. Co ja robię swoim życiem? Jakie ty masz CDR, gościu? O kuźwa. Jak ona na mnie pluje, no. No nie, no nawet jeżeli zabijamy enemy od Ekery, to i tak się tego nie da wygrać. Nie miałbym dał FE, bo chyba tak to skończą. No cóż, ale wydaje mi się, że w miarę fajnie poszło. O, dobra, jednak nie mogę ją wysadzić na Lich Bane, na E plus ten, plus rewolwer. LOL. Jakby ten botem jeszcze jak mniej na równi z nimi, to by było dużo lepiej. Ale no, na końcu mają tą Janna i Tristan, czyli chyba najmocniejszy botem w obecnej mecie. O kuźwa. What the fuck, kto mu tyle wyjebał? Na pewno nie ja. Tutaj był Kane. O właśnie. Yeah.
A Tristana idzie. Co za typ? To jest jakiś doświadczony gracz Janny. Nie szanuję tego zawodnika. What the fuck? A dobra, bomba wybuchła. Ja ogarnę wrzą w trapkę w biegu. Zabijecie go, nie zabijecie go. No niestety, ale dobre srabado. Skubanek napierdziela po łbie. Dlaczego to nie wyszło? A jestem gówny. Gdybym go podrzucił, to bym go zonshotował. Ale niestety. Trzeba było fajnie. Otóż, dobra. Dzięki wielkie za oglądanie, mam się podobało oraz że widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.